Dzień dobry Państwu. Bardzo miło mi, że przyjęli Państwo na naszą konferencję w ramach objazdu Podkarpacia. Jest to nasza trzecia, kolejna, ostatnia konferencja po Rzeszowie, Krośnie. Spotykamy się w tym momencie w Tarnobrzegu. Bardzo miło mi, że udział w tej konferencji bierze udział przewodniczący Platformy Obywatelskiej, pan Grzegorz Schetyna. Cieszę się również z udziału w tej konferencji sekretarza generalnego Platformy Obywatelskiej Rzeczpospolitej Polskiej, pana Roberta Tyszkiewicza. Ale w naszej konferencji biorą również kandydaci do Senatu i Sejmu, do Sejmu z okręgu 22. Jeżeli chodzi o Senat, reprezentantem Koalicji Obywatelskiej jest pani Lidia Błądek. Jeżeli chodzi o kandydatów do Sejmu, to przedstawię osoby w kolejności zajmowanych miejsc na listach, a mianowicie Paweł Poncyliusz, pani Krystyna Skowrońska, pan Krzysztof Pitra, pani Barbara Zych, pani Katarzyna Paluch, pani Augustyna Kaniszewska, pani Aneta Krajewska, pan Przemysław Przybył, pani Renata Butryn i pan Jakub Kopyto. Uzupełniam tę listę w trakcie, także bardzo miło mi, że jesteśmy w Tarnobrzegu. Jesteśmy w Tarnobrzegu ze znakomitą grupą kandydatów, którzy, jestem przekonany, że uzyskają dobry wynik w najbliższych wyborach do Sejmu. Są to ludzie, przedstawiciele różnych zawodów. W dużej części są to przedstawiciele samorządu. Program Koalicji Obywatelskiej był budowany w zasadzie od czerwca 2016 roku w sposób symboliczny. Budowę tego programu rozpoczęliśmy rozmową z mieszkańcami Podkarpacia, Rzeszowa, na rynku w Rzeszowie. I przez te kilka lat udało się nam przygotować program, który, mam nadzieję, uzyska akceptację, uzyska przyzwolenie wszystkich Polaków. I mieszkańcy Podkarpacia 13 października 2019 roku wybiorą drużynę Koalicji Obywatelskiej w dużej liczbie do Sejmu. Bardzo proszę o kilka słów pana przewodniczącego Grzegorza Schetynę. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, rzeczywiście byliśmy dzisiaj w Rzeszowie, w okolicach Rzeszowa, także w Krośnie, jesteśmy w Tarnobrzegu. To są bardzo ważne wybory. Mówimy o tym za każdym razem. Szczególnie tutaj, w takim mieście jak Tarnobrzeg, w północnej części województwa podkarpackiego, wiadomo, jak ważne są te rzeczy podstawowe, które muszą być zabezpieczone, żebyśmy mogli mówić o modernizacji naszego kraju, naszych regionów, o poprawianiu jakości życia, bo przecież o to chodzi polityce i politykom, czy powinno o to chodzić, że Polakom żyło się lepiej, żebyśmy mieszkali w lepiej zorganizowanym kraju, gdzie żyje się wygodniej, zarabia się więcej i żyje szczęśliwiej. Ale żeby tak się stało, to tak jak powtarzamy i mówimy, bardzo ważna jest rola samorządu. Samorząd, rząd, te relacje, one muszą zbudowane być na zasadzie podmiotowości, bo jeżeli tak nie jest, to zaczynają się problemy i wydaje się, że właśnie Tarnobrzeg też, tak jak większa część województwa, czy może całe Podkarpacie, jest ofiarą wykluczenia komunikacyjnego, bo jednak warto wiele zrobić, żebyśmy mogli mówić o poprawie dotarcia do Lublina, Rzeszowa z jednej strony, ale także Łodzi, Warszawy. To jest kwestia drogi S74, które jeszcze pamiętam jako poseł z Świętokrzyskiego, o którym była rozmowa i były obietnice wyborcze przed 2015 rokiem składanym przez polityków PiS. Dzisiaj wiadomo, że nic w tej sprawie się nie zdarzyło. Nie wybudowano żadnego nowego kilometra, ani autostrad, ani dróg ekspresowych, ani dróg, które pokazałyby, że jest nowa jakość w sprawie komunikacji. Ważna dobra współpraca między rządem a samorządem. Takim symbolem oczywiście jest, to Państwo najlepiej wiecie, jezioro tarnobrzeskie z szansą i możliwością wykorzystania inwestycji, ale też one mogą się dokonać tylko wtedy, kiedy będzie dobra infrastruktura, kiedy będzie łatwiej można się tu dostać, kiedy łatwiej wypromować miejsca, które zainwestowane zostaną pieniądze, tak żeby tworzyć
wykorzystywać rekreacyjnie tę, no przecież piękną część Podkarpacia. Chcę powiedzieć, że te wszystkie rzeczy, o których mówimy w kampanii wyborczej, które odsłaniamy, które pokazujemy w programie Twoja Polska, tak naprawdę mają jeden wspólny mianownik, bo to są wyborcze zobowiązania. My mówimy o tym, żeby realizować, żeby móc realizować te kwestie, o którym też Państwo pewnie za chwilę będą mówić kandydaci. Te kwestie, które zapisaliśmy w programie i przekazujemy naszym wyborcom, ale chcę powiedzieć o jednej rzeczy, która jest fundamentalna i która jest naszym zobowiązaniem na przyszłą kadencję. To znaczy to, o czym mówimy i co powtarzamy. To wszystko, co zostało dane, wszystkie te transfery socjalne, mówię o 500+, czy o obniżeniu wieku emerytalnego, tych wszystkich rzeczy nie zmienimy. To, co zostało dane, nie będzie odebrane. To znaczy te wszystkie sprawy, o których mówimy dzisiaj, o wyższych płacach, o niższych podatkach, o tych decyzjach, które pozwolą zostawiać podatki PIT i CIT w samorządzie, pozwolą w bardziej stabilną pozycję finansową samorządowi osiągnąć. To wszystko są rzeczy dodatkowe. To są wszystko rzeczy, o których dzisiaj mówimy, a które będziemy realizować, jestem przekonany, już od budżetu 2020 roku, czyli od końca tego roku. To wszystko oczywiście zależy od wyborów, od ich wyników, od mobilizacji, dlatego tak bardzo gorąco przekonujemy, trzeba być przy urnach wyborczych 13 października, trzeba dobrze głosować, głosować na tych, którzy dają gwarancję dobrej reprezentacji regionu w parlamencie, w Sejmie i w Senacie regionu, a tu szczególnie Tarnobrzega i tych okolic, bo nie będzie dobrej współpracy między wszystkimi, między administracją publiczną, rządową i samorządową, między parlamentarzystami, a prezydentami, burmistrzami, wójtami i zarządem województwa, jeżeli nie zbudujemy to w sposób taki, który pozwoli na to, żeby te różnice partyjne czy polityczne nie dominowały w tym naszym dyskursie, tylko żebyśmy rzeczywiście rozwiązywali te sprawy najważniejsze, sprawy mieszkańców. Do tego są te wybory i do tego jest ten wybór, którego Polska dokona 13 października. Jestem przekonany, że to będzie dobry głos, głos oddany tutaj na Tarnobrzeg i na Podkarpacie. Dziękuję bardzo. Może po kolei przedstawiciele tej ziemi tarnobrzeskiej także i bardzo proszę, zacznijmy może od pani senator. Jest pani jedna, to, dziękuję, to tym bardziej łatwiej wykaże. Dziękuję panie przewodniczący. A mało co. Dzień dobry, witam państwa. Szanowni państwo, zrównoważony rozwój kraju, rozwój naszego regionu, naszego województwa jest bardzo ważny, o czym mówił pan przewodniczący. Jeżeli dane mi będzie z woli wyborców zostać senatorem, będę trzymać pana przewodniczącego za słowo i mam nadzieję, że wreszcie zostanie przyspieszona budowa drogi S74. Jeżeli S74, to konieczna będzie również obwodnica Tarnobrzega. Potrzebne nam jest takie otwarcie do centrum Polski, a wszystkie drogi do tego centrum z południa województwa prowadzą przez Tarnobrzeg. Dlatego Tarnobrzeg jest tak dla mnie ważny i będzie jednym, inwestycje w tym terenie będą jednym z priorytetowych, jeżeli no, z woli wyborców przyjdzie mi sprawować ten mandat. Chcę się zająć, proszę państwa, przede wszystkim tworzeniem dobrego prawa, bo obecne prawo jest bardzo często nie dochowuje się zasad przyzwoitej legislacji. My oboje z przewodniczącym jesteśmy prawnikami, robiliśmy razem, wspólnie zaczynaliśmy karierę naukową, znamy się wiele lat i wiemy, jak to wygląda stosowanie w praktyce. Ja jestem praktykiem również, bo prowadzę własną kancelarię i wiem, jak trudno stosuje się we współczesnych czasach prawo. Proszę państwa, jest wiele ustaw, które ograniczają rozwój działalności. Jedną z takich ustaw jest ustawa, która ogranicza Polakom prawo do swobodnego dysponowania nieruchomościami, nabywania nieruchomości, co uważam za sprzeczne z konstytucją. I będę dążyć, żeby ta ustawa została po prostu radykalnie zmieniona. Chodzi mi o ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego. Uważam, że w demokratycznym państwie prawnym wszystkie konstytucyjne prawa Polaków powinny być szanowane. Polacy mają prawo do normalnego, godnego życia, mają prawo do rozwoju przedsiębiorczości bez obaw o jutro. I chciałabym, żeby tak się to wszystko w naszym kraju, w dobrym kierunku, żeby się potoczyło, żeby jutro było lepsze. Dziękuję państwu. Pierwszym w kolejce, jeżeli chodzi o ziemię tarnobrzeską, jest tutaj Krzysztof Pitra, aktualny lider
struktur Tarnobrzeskiej Platformy. Bardzo proszę. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Na wstępie podziękuję Panu Przewodniczącemu za przyjazd do miasta niezwykle otwartego, gdzie mieszkają wspaniali ludzie. Serdecznie dziękuję Panie Przewodniczący. Jeśli chodzi o działania nasze tutaj jako kandydatów, jako posłów, jako Platformy Obywatelskiej, miasto potrzebuje dużego wsparcia. Bardzo dużego wsparcia z uwagi na to, że kiedyś to było miasto wojewódzkie, dziś troszkę odstajemy o krok o miasto sąsiednich. Jest pełna determinacja, pełna energia do tego, żeby budować infrastrukturę, budować strefy ekonomiczne, które tutaj mamy. No i jak gdyby wesprzeć naszą perłę, czy nasze jezioro Tarnobrzeskie, które mam nadzieję będzie wspaniałym miejscem do rekreacji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Barbara Zych, kolejce. Bardzo proszę. Witam Państwa bardzo serdecznie. Proszę Państwa, polityka zdrowotna, polityka społeczna i polityka opieki długoterminowej to kluczowe zagadnienia tychże wyborów i tego programu. Nie wyobrażam sobie, aby seniorzy, osoby chore, niepełnosprawne i te osoby zależne, bo mówiąc o seniorach, musimy powiedzieć także o tych osobach zależnych, nie były godnie traktowane. Budowa instytucji opiekuńczych jest priorytetem, ale także opieka domowa, nie tylko instytucjonalna, a to oznacza wsparcie dla rodzin, którego na dzień dzisiejszy brakuje. Pamiętajmy o tym, że dzięki seniorom, dzięki osobom starszym my możemy dzisiaj stać, uczyć się, pracować i budować naszą Polskę. Proszę Państwa, muszę wspomnieć także o rodzinach tych osób. Te rodziny muszą wypocząć, te rodziny muszą czuć pomoc i opiekę tak zwaną wytchnieniową. I to jest kolejny element, o którym będziemy mówić. Jesteśmy w Tarnobrzegu, pięknym i mądrym mieście. Jezioro Tarnobrzeskie powinno mieć na przykład centra rehabilitacyjne, by nie czekać w tak długich kolejkach w szpitalach czy w instytucjach sanatoryjnych. Mamy możliwości, a więc wykorzystajmy to. Proszę Państwa, 13 października mamy wszyscy wybór. Wybierzmy się, idźmy, odrzućmy złe emocje. Warto postawić na tego, kto będzie najlepszy. Zapraszam z całego serca. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Paweł, lider listy. Paweł Poncyliusz, lider listy Koalicji Obywatelskiej. Prawo i Sprawiedliwość niedawno powiedziało, że de facto wykonało się wszystko to, co obiecali 4 lata temu. No tak niestety dobrze nie jest. Nie jest tak co najmniej w 40%. I często wyborcy dają się zwieść takiemu tupetowi liderów Prawa i Sprawiedliwości, którzy trzema zdaniami próbują załatwić wszystkie sprawy i powiedzieć: jesteśmy wiarygodni, obiecaliśmy, jest. Czasami program 500+ jest taką wygodną szpachlą, którą wyrównuje się wszelkie zaniedbania władzy przez ostatnie 4 lata. A wystarczy tylko wymienić 100 tysięcy mieszkań, które miało być wybudowanych w ramach Mieszkania Plus, 1 000 000 elektrycznych samochodów, program Żwirko i Wigura, program Batory. To są wszystko sztandarowe konferencje prasowe premiera Morawieckiego i opowiadanie, jak to będzie świetnie. Dziś widać, że po tych programach zostały tylko prezentacje w PowerPoincie i pozostały wspomnienia w internecie, bo który nikt niczego nie zapomina, ale tak naprawdę niewiele więcej z tego wynika. Jedną z rzeczy, którą premier Morawiecki obiecywał, to była odbudowa Centralnego Okręgu Przemysłowego. Tu nieopodal, myślę tutaj o Stalowej Woli, o Nowej Dębie, to są te miejsca, które były brane pod uwagę jako elementy odbudowy Centralnego Okręgu Przemysłowego, a tak naprawdę niewiele się z tym stało. Huta Stalowa Wola oczywiście dostaje dzisiaj zamówienia od Ministerstwa Obrony, ale nikt z ministerstwa nie ma odwagi powiedzieć, że RAP to są produkty, które powstawały przez kilka dłuższych lat niż tylko rządy Prawa i Sprawiedliwości, ale tak naprawdę poza tymi dwoma produktami próżno szukać czegoś, co by dołożył w sensie technologicznym, w sensie rozwojowym do tych zakładów minister obrony w ostatnich 4 latach. I dzisiaj cieszymy się, że wojsko otrzymuje nowe uzbrojenie, ale tak naprawdę drugą ręką do Warszawy wyprowadzane są pieniądze, zyski tego zakładu, myślę to o Hucie Stalowa Wola. Centralny Okręg Przemysłowy warto
przywrócić pamięć. Warto na tej kanwie o wielkiej tradycji, o takim systemowym rozwiązaniu mówić i działać. Mam nadzieję, że będzie nam dane po wyborach ten centralny okręg przemysłowy naprawdę odbudowywać, a nie tylko o tym mówić na prezentacjach PowerPointa. Dziękuję. Pani Renata Butryn, tak. Bardzo proszę. Jestem z tego subregionu, Tarnobrzeg, Stalowa Wola, Nisko, Leżańsk. To są takie miasta, które dużo łączy i mają wspólne interesy, między innymi Tarnobrzeską Specjalną Strefę Ekonomiczną. Jeżeli chodzi o Centralny Okręg Przemysłowy, to rzeczywiście przez dwie kadencje w Sejmie bardzo ciężko wszyscy posłowie tutaj z Platformy pracowali, żeby hutę dźwignąć, żeby te produkty, które miała wprowadzić oczywiście w użytek i do produkcji, i udało nam się to. Niestety PiS konsumuje jak gdyby nasz sukces i nawet nikt się nie zająknie, że zrobił to Antoni Rusinek czy Krzysztof Trofiniak z załogą, tylko przypisują sobie te sukcesy. I racja, że niestety obawiam się, że nie będzie się ten zakład rozwijał, bo rzeczywiście chociażby sytuacja Autosanu z Sanoka, który nie zyskał jakiegoś realnego planu do tego, żeby odbudować się, powstać i produkować i mieć zyski, powoduje obciążenie dla huty, co nie jest dobre dla rozwoju naszego zakładu. Chciałabym, żeby i Autosan, i huta, i Jelcz, który należy, Jelcz Komponenty, do tego zespołu, żeby te zakłady prężnie się rozwijały. Polski przemysł obronny to po pierwsze bezpieczeństwo, po drugie istnienie na rynkach światowych, po trzecie nasza pozycja w NATO. I musimy tutaj wszyscy skonsolidować te siły, żeby z powrotem wrócić do tego planu, który był, a on był bardzo dobry. Dziękuję. Pani Krystyna Skowrońska. Krystyna Skowrońska, pierwsza kobieta na liście. Chciałabym Państwu powiedzieć, również miejscem Centralnego Okręgu Przemysłowego jest miasto Mielec. Niestety tam Prawo i Sprawiedliwość obiecało, że zakupi samoloty Black Hawky dla polskiej armii. I co z tego? I nic. Obiecali krótsze kolejki. I co z tego? I nic. Chcemy powiedzieć, że nasz program dla przedsiębiorców to zagwarantowanie wsparcia zarówno po stronie pracowników, jak i pracodawców, tak aby pracodawcy mogli inwestować, bo tylko inwestycje mogą powiedzieć, czy mogą wesprzeć wszystkie działania prorozwojowe. I druga rzecz, obiecywali krótsze kolejki. I co? I nic. Te kolejki mamy dłuższe. Mamy mafię lekową, z którą rządzący nie potrafią się uporać. Proponujemy, że nakłady na ochronę zdrowia wzrosną w przyszłym roku do 6%, że będzie kompleksowa opieka nad pacjentem, że pobyt na SOR-ze i diagnoza będzie zdecydowanie szybsze, że będziemy mogli zapewnić finansowanie i opiekę w zakresie nowotworów na europejskim poziomie. Do tego wszystkiego jesteśmy świetnie przygotowani. Dla nas to nie obiecywanie, a dla tego regionu, dla Tarnobrzega, Stalowej Woli, to sprawa czwór miasta i nasze działania związane ze wsparciem dla miast średniej wielkości. Chcemy powiedzieć, że to jest dla nas realne, dlatego że kiedyś przygotowaliśmy program Polski Wschodniej. On do dzisiaj funkcjonuje i świetnie się sprawdza. A rządzący jeszcze ani złotówki z Unii Europejskiej nie przywieźli do Polski, aby można było inwestować. Wszystkiego dobrego dla Państwa. Dziękuję. Czy jakieś pytania o lokalnych sprawach? Ja mam pytanie, tak nawiązując do tych zamówień zbrojeniowych w Hucie Stalowej Wola. Dlaczego politycy tak łatwo wydają ciężkie miliardy złotych na zbrojenia w czasach, gdy ludzie umierają w kolejkach do lekarza, do szpitala, na SOR? Dlaczego tak to się dzieje? Gdybyśmy rozwiązali swoje wewnętrzne sprawy, prawda, dopiero później się angażowali w te zagraniczne. No to jest to oczywiste, że tylko że adresat tego pytania pańskiego jest nie za bardzo adekwatny. No, ale rządziła przez 8 lat i również wydawaliśmy po to, jak mówiła pani posłanka Butryn, po to, żeby ratować Hutę Stalową Wola, po to, żeby były miejsca pracy, to trzeba zawsze... Nie padło miasto. Po to, znaczy zawsze to trzeba zmierzyć. Dzisiaj rzeczywiście wydatki rosną, ale to nie kwestia tylko zbrojeniowych wydatków, a na przykład z części tych pieniędzy na
z budżetu na armię zostały zakupione samoloty dla VIP-ów, które tak chętnie używają politycy PiS, marszałkowie Karczewski czy Kuchciński. Chcę powiedzieć, że wszystko ma swój czas i uważam, że na razie w tej sytuacji dzisiejszej najważniejsza jest zapaść w służbie zdrowia. Dzisiaj musimy wszystkie pieniądze, i te europejskie, i zwiększając budżet NFZ-u, przekazać na to, żeby ratować służbę zdrowia, bo ta sytuacja jest katastrofalna. I o tym mówimy w naszym programie. Dziękujemy Państwu. Do widzenia. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. Ale jeszcze mamy pytania. Za chwilę będziemy rozmawiać. Jestem rodowitą tam Dobrzyżanką i chciałam się zapytać, czy bardzo proszę, żeby pan jeszcze został. Zapraszamy Pani Zosiu na spotkanie, bo mamy teraz spotkanie. Nie, ja chcę tutaj powiedzieć Panu, że chcę. Przepraszam bardzo, naprawdę przyszedł. No, mam pytanie ważne. Właśnie będę pytać, co to było? Ale to może...